O Jezu, dobra, donajciki zaraz polecą donajciki czat, bo tutaj widzę, że ponownie runda imposterska. Zatem donajciki dopiero zaraz polecą czat, spokojnie. Zagrajmy to na spokojnie, nie musimy się nigdzie śpieszyć. Absolutnie nigdzie się nie musimy śpieszyć, moi drodzy. Okej. Okay. Mandzie, co robiłeś? Dobrze, na samym początku stałem jako wart na samym początku, później przebiegłem, co widać na sensorach, na prawo, zrobiłem sobie napój, a później pobiegłem na weaponsy sobie postrzelać. Ja mam pytanie. Chwilą ktoś odpierał drzwi obok mnie. Gdzie ciało stało, asteroid? Jeszcze raz? Gdzie ciało? No właśnie na kompsach. Wiesz co, mi się wydaje, że właśnie w tej sekundzie ciało padło. Nie, nie padło. Patrzy, wiesz co, bo było coś dziwnego, bo byłem na admin roomie, było coś dziwnego. No ja też właśnie. Na kompsach i poszedłem, było takie piknięcie i pobiegłem właśnie sprawdzić i tam było ciało Kukiego. Chyba będzie jako wad robiłeś. No, bo jest coś takiego, że jak takie piknięcie jest, to wiesz, to wtedy kill. No ja wiem, jak to działa, no i było właśnie miałem piknięcie przed chwilą. Ja pobiegłem na światło i dżungel dosłownie za mną. Nie widziałem, jak przechodziłeś. Nie, 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 ale początek... No ja miałem przed chwilą. Nie było przed chwilą, było właśnie wcześniej. Ja mam pytanko, Mitrix, a jak ty się znalazłeś w kafeterii? Ty normalnie przez sensor przebiegłeś, czy ty się mijałeś z Remkiem? Przebiegłem przez sensor. Z Remkiem się mijałeś? Zrobiłem. Nie widziałem go. O! Kiedy? Just now? Czy kiedy? Bo, nie, no to znaczy ogólnie, bo Mitrix przed chwilą była. Ty Remek widziałeś Mitrixa, czy się wy nie widzieliście? Pominęliście się jakoś kompletnie? Ja Remka widziałam, jak wchodził nie ogarnę tej mapy, po lewej stronie koło świateł. Pominęłeś być gdzieś w okolicach kafeterii. Czy miałeś tam Mitrixa gdziekolwiek? Nie, jestem w adminie teraz. A, okej, okej, to źle wiem. Ja go widziałam, ja go widziałam. Fatka, a ty gdzie byłaś i co robiłaś w takim razie, skoro o, ja miałam taki dziwny movement, Mędzu, nie uwierzysz. Ale najpierw zrobiłam na spełnie to takie coś. Konewkę zrobiłam. Aha. I potem pobiegłam prosto do reaktora. O. I normalnie zdążyłam w reaktorze zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i potem szup jak strzała wystrzeliłam. Dobra. Poczekajcie, mamy ważną informację, którą powiedział Junior na samym początku, że Tik ciała był dużo wcześniej. Tik ciała był dużo wcześniej. Pobiegłem sprawdzić to. Mogłem zagłosować na wpadkę. Ale by się zdenerwowała. Myślałem, że zagłosujesz za tą konewkę. Mandzio! Ocaliłem ci życie. Dziękuj. Mandzio! A, zapomniałem, że nie mogę. Maneczko. Właśnie wszedłem do reaktora. Junior leży martwy przy Simon mówi. Po drodze miałem Bladiego, który wybiegał z komsów i razem ze mną wbiegał. Ja naprawiłem komsy. No ten, tak, zgaduję. Tak. I teraz nie wiem, i Guzik ze mną biegł, chyba teraz biegłeś ze mną w stronę admina i widziałeś, że stoję na adminie, to możesz raczej potwierdzić, czy że... Ktoś ze mną był w dekontaminacji? Czy nikogo nie było? Ja byłem przed, ale nie otwierałem. Ja też byłam blisko, ale jeszcze nie doszłam. Mandzio, gdzie było ciało? Gdzie było ciało? Ciało jest przed Simon, mówi w reaktorze po lewej stronie. Dobra. Ktoś był jeszcze... Myślę, że to mógł polecieć węd. Będzie. Ja w Patka siedziałem w dekontaminacji i od razu jak wyszedłem, to zreportowałem. Tak, powiem wam od razu, że siedziałem na admin roomie i faktycznie ktoś się wentował. Niestety nie byłem w stanie zlokalizować dokładnie jakby punktu docelowego. Było bardzo chaotycznie, ale generalnie osoba skakała po całej mapie. Ale skąd skakała? Nie wiem, skąd się zaczęło, wiesz? Nie zwróciłem uwagi, skąd się zaczęło. Ty, Mandzio, tak szybko jesteś w reaktorze. Przed chwilą byłeś na komsach ze mną. No i tak, poszedłem na lewo w dekontaminacji, no jeżeli byłeś za mną, no to pewnie nie mogłeś otworzyć, nie, ponieważ się dekontaminowałem. Pozycja końcowa, po kolei, wpadka. Mędzio. Nie ma wpadki ze mną, ale okej. Okay. Guzik, gdzie jesteś? Ty jesteś przed ty jesteś w adminie. Mitrix. Tak, Guzik jest w adminie. Mitrix przed dekontaminacją. Dekontaminacją. A, to dlatego nie otwierasz. Z kafeterii, nasza wychodziła z kafeterii, ale nie wiem, gdzie... Przypomnę wam, że Junior w poprzedniej rundzie typował Bladiego, tak, który teraz gada z Mandziem cały czas. Nie chcę wam nic mówić, ale... O, proszę mnie Bladiego nie łączyć. Olo, a że Bladi poszedł? Ma agresywny vote.
Ale serio? Nie wiem. Strasznie zdyskredytowane są te głosy. Nie wiem. Niestety, Bladeuszu. Szkoda. Uważam, że Blady nie powinien być wyrzucony w tym momencie, no ale oni zagłosowali z powodu Juniora po prostu. Zatem no niestety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zobaczymy, czy uda mi się samemu to rozegrać. Myślę, że jest na to szansa, no ale no to się przekonamy. Biały, o, fizowaty. Na szczęście i nieszczęście zginęła wpadka, zatem wiemy, że wpadka to wtedy nie mogła być, zatem Blady prawdopodobnie był dobrym strzałem, bo inaczej myślę, że byśmy kończyli gierkę. Wydaje mi się, że fizowaty. Przed zgaszeniem fizowaty światła, jest teraz fizowaty, ze mną do kontaminacji. Przed zgaszeniem znaczy... światła fizowaty stał jako wart tam stały na tym potrójnym przejściu, bo ja go mijałem jak do dobra, kafeterii no szedłem. Ale sytuacja jest taka, że nie gra na crewmate teraz, bo w tym momencie, że światło zostało zgaszone, ja biegnę z drzwi, z deko, włączyć światła, mijam białą osobę, czy to był fizowaty, co się potwierdza i ciało jest na czy ktoś, czy ktoś się skanował? Ja włączyłem światło i dopiero poszedłem na adminę, tam było ciało. Czy ktoś się może skanował? Ponieważ jak ja byłem wcześniej na początku rundy przy adminie, widziałem, że było cały czas ciało w medbayu. Poczekałem na adminie 4 sekundy, cały czas było w medbayu, założono, że ktoś się skanował. Czy ktoś się z was skanował, czy tam wpadka zginęła? Okej, okay, rozumiem, że wpadka pewnie tam musiała zginąć. No to fizowaty, kogo widziałeś? Masz, Remek, pewność odnośnie fizowatego? Wiedziałem, że Mandzio wchodzi do kafeterii. Guzik był na początku lewy dolny, później poszedł na admina. Remek z kimś chyba był, nie wiem kto to był, kimś był też po lewej stronie, na dole. I później poszedłem do kontaminacji i widziałem tam chyba Mitrix był ze mną i tak, weszliśmy... Remek wychodził z... I wychodził Remek. A Mandzio jakoś widział, czy nie? Widział mnie fizowaty, jak biegłem do kafeterii. I kończyłem swoje taski tam. A czy ktoś mógł się to zdentować, to jest problem. Ale co, czy tam byłeś? Byłem w kafeterii, tak. No nigdzie tego nie ukrywałem, powiedziałem to od razu w pierwszym zdaniu. Robiłem wtedy weaponsy, byłem na 18 i skończyłem i zacząłem biec do góry. Na czytniku powinno być mnie widać, że przebiegałem już do góry. Dobra, to Mandzio albo fizowaty. To znaczy, jeżeli jesteś pewien do fizowatego, ja bym to skipnął. Pamiętajcie, że Bladi coś gadał na temat Mandzio. Wiecie co, Mandzio mnie denerwuje. A, czyli ktoś... Bladi coś potwierdzał, że Mandzio widział. Okej. Albo Remek. Ja skipnąłem. Więc. To nie ma znaczenia. Mandzio mnie denerwuje. No cóż, no nie mogę, czyli nie miałem mogę rację, się kłócić Blady, z takimi ty. Argumentami. A, nie mogę się kłócić z takimi nie, argumentami. Nie, 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 przepraszam, nie pykło, ale ta mapa mnie zdenerwuje, naprawdę. Ja nie, nic no, nie robię, ona jest nie ogarnię mapy. No jak nie ma dobrych argumentów, to trzeba random vote'a zrobić, rozumiem. Zaczynajmy kolejną. No cóż, moi drodzy, zapowiada się stresujący mecz w takim razie. Ja przepraszam, że zwołuję, ale mam jedno pytanie. No dobra, dawaj. Czy na tej mapie jest Common Task? Tak. Chyba tak. I czy to jest ten po prawej stronie na samym starcie? Kabelki nie. są, nie. tak? Nie, 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 to nie jest ten. To jest Lone Star. Prawy jest Lone. Prawy i admin. Okej, okay, dobra. Chyba. Nie, bo chodziło mi o ten stateczek, co trzeba nie, spaczyć, nie, on nie co jest, to nie jest common stateczek. Dobra, stateczek to nieważne, nigdy sorry. Nie jest commonem. No. Ale nie, to nie chodzi o ten przesuwany stateczek, tylko ten, co trzeba poczekać. O, pingwin, nie, pingwin jest long taskiem. Okej, okay, dobra. Sorry. Dobra, to był Junior. Co? Pingwin? Nie, nie, pingwin? Nie. Po prostu widziałem, jak pingwin jest nagrywa vlog z Dubielem, o niego chodzi. Tak, 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 myślałem, że o tego mi chodzi. Imo Junior w ten sposób wydaje mi się, że chyba jest niewinny. Raczej nie zaraz rozegrałby takiej misternej gry impostorem. A nie znasz siły Juniora. Myślę, że nie, zwłaszcza, że cooldown szybko schodzi. Dobra, Mitrix na górę. Okej, okay, czat, poczekajmy sobie, pochillujmy. Nie śpieszy nam się.
Pobiegnę sobie na górę. Kafeteria, admin, balkon. Okej, okej, okej. Zbiegnę na dół, zobaczyć, czy nie ma żadnego ciała. To ostatni schodził z kafeterii. Wychodził? Schodził? Wychodził, przepraszam. Kiedy ja wychodziłam, Stawca nadal żyła. Możliwe, że ja wychodziłam. Ostatnio. Ale teraz minęliśmy Mitrixa, który tak, zbiegł. Wpadka z Juniorem. A Mitrix zbiegł w dół, prawda? Ja pobiegłem na asteroidki, prawda? Gdzie jest dokładnie ciało Mandziu? Gdzie dokładnie jest ciało? Ciało na wsi jest przy wencie, jak się od razu schodzi po prawej stronie. Jak wychodziłam przy z kafeterii, wejściu do kafeterii. Nie, nie od razu, za rogiem jest. Ona robiła... To by musiał... To musiała być osoba, która przed chwilą wyskoczyła z wenta i zabiła. Zatem pytanie, kogo może nie mieliście na widoku? Skoro kto? Mitrix schodził? Kto jeszcze schodził oprócz Mitrixa? I kto? Albo ktoś na przykład schodził? Kto nie był przy wencie? W okolicy byliśmy, także widziałam Junior, ja, Mitrix. Bo ja widziałem, że byłem na admin roomie. Było pięć osób, osób w admin roomie. Natomiast kiedy patrzyłem na stół, to generalnie stosunkowo niedawno były trzy osoby w kafeterii, tam ktoś się jakby kręcił jeszcze. Ja staliśmy przy automacie wcześniej. Jeżeli chodzi o ostatni moment, to Nawcia była przy automacie, jak minąłem wpadkę z Juniorem, ja pobiegłem na asteroidy. No to wyglądało, jakby ona odbiegała, ona leży tak, jakby odbiegła od automatu, ktoś wyskoczył z wenta, ciachnął ją i skoczył z powrotem. Osoba siedziała w wencie, z chęcią bym sprawdził logi, musicie sprawdzić logi w takim razie. Natomiast wydaje mi się, były tylko osoby w admin roomie i właśnie w kafeterii, więc ktoś albo siedział w wencie, albo po prostu kill był bezpośrednio w kafeterii. Ale poczekajcie, bo na początku jeszcze słyszałem, że Remek potwierdzał to, co mówimy. Tak, no bo ja zostawiałem guzik Juniora i guzik... Nie, guzika i kogo? I wpadkę. Na automacie chyba. Nie, Nawcia. Tak. Ja nie byłam na automacie w ogóle. Nawcia była na automacie. Ja przychodziłam obok Nawcia tylko. O to guzik, gdzie zostałeś Nawcie? Ja nie wiem, ja nie zwróciłem uwagi w ogóle na Nawcie. Dobra, Kuki biegnie na logi. I już ich niestety nie sprawdzi. No niestety, chłopie, logi zostały właśnie wyczyszczone. Szkoda. Po prostu szkoda, jak to się mówi. Klik, 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 klik. Ziup, 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 ziup. Witam wszystkich. Czyści z tego fraga jest Remek i czysty z tego fraga jest Bloody. Ponieważ oni spędzili większość czasu, to znaczy praktycznie cały czas na górze i nie mogli zabić. Mitrix, ciało, gdzie jest ciało? Ciało jest na komsach, dokładnie na komsach, na foteliku. Na komunikacji. Dobra. Kto przybiegł do nas od góry, od strony O2? Możliwe, że ja wychodziłem. Ja też przybiegłem już przed chwilą. Mhm. Widziałem tam, wydaje mi się, że tylko Bladiego i Remka. Kto był teraz w reaktorze? Ja biegłam teraz do reaktora. Dobra, a kto był jeszcze stosunkowo niedawno na respie? Ja byłem. Oddałem stateczek, który odpaliłem na początku. To by się zgadzało. Mimo mi się wydaje, że to mógł albo wpadka, albo Mitrix mogli dziabnąć osobę, która była w komunikacji. Wpadka była też blisko killa poprzedniego. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że Mitrix może być o tyle czysty, że pamiętaj, że ja go zgłosiłem przyciskiem, dlatego że on podszedł do tego stateczka. Znaczy, teraz... Ja zakończyłem asteroidki i pobiegłem właśnie teraz ten stateczek durny zrobić. Te dwa kille, znaczy ten kill to musiał być faktycznie, to były dwie osoby w komunikacji, zrobiła się jedna osoba poszła do reaktora, normalnie dwa miejska kapowęta. Jedna osoba poszła, druga... natomiast ktoś jeszcze poszedł jakby na respa, bo jedna osoba poszła właśnie do reaktora, a druga poszła na respa. To byłam ja, ale ja nie wchodziłam w ogóle do komunikacji, ja zrobiłam zadanie swoje w adminie i wróciłam na gdzie dół, teraz jesteś? Weszłam po prawej stronie, w prawej części reaktora. Kurde, to dużo przebiegłaś. A Mitrix, a ty co zrobiłeś? Jak wbiłeś na respa i co zrobiłeś na tym? Jeszcze przez dekontaminację przejść, to naprawdę bardzo dużo wpadka przeszło. No nie, to jest normalne chodzenie. Mitrix, gdzie ty zrobiłeś asteroidy, Mitrix? Na dole, po lewej. Od kafeterii. Pod kafeterem są te asteroidy. Przecież mówiłeś, że pytam o respa. Ale on mówił tamtej. No to nikt nie było Mitrixa, nikogo nie było. Był. Dlaczego na mnie wołtujecie, ja nie rozumiem. Ej, no to ktoś był na respie, mówię o respie w lewym dolnym. No nie, ja pobiegłem. No to gdzie on tam asteroidy robił?
Nie o to mu. Wcześniej zrobił. A. On kręci. Dobra, wiring też jest do sfiksowania. A przecież poleciał. Dziękuję. Dobra, Mitrix, wytłumacz jeszcze cały raz, cały swój movement. Pierwsza runda zginęła Nafcia i ja wtedy miałem wpadkę i Juniora, widziałem Nafcie przy tym. No dobra, ale tą rundę. Pobiegłem na steroidy i je zacząłem. Nie dokończyłem je, bo było zgłoszone ciało. No i pierwsza runda było tak, że ja i Junior wybiegliśmy z kafeterii, mieliśmy Nafcie i dopiero Mitrix wszedł do kafeterii i zobaczył Nafcie. Dobra, Mitrix, gdzieś... aha, i potem co? I potem pobiegłeś na tego respa? Zrobiłem steroidy w poprzedniej rundzie, dokończyłem i od razu pobiegłem na spawna zrobić ten stateczek. I zgłosiłem ciało wtedy w komunikacji. Ja mam pytanie takie. No to... Znaczy, jak ja stałem na wardę przez kilka sekund, to się w miarę potwierdza to, co widziałem. No to imo prawdopodobnie wpadka rąbnęła w wtedy... Ja mam taką jedną rzecz, która mnie jeszcze męczy od poprzedniej rundy, bo słucham, jak myśmy biegli na górę, to myśmy nie spotkali cię z wpadką. Ponieważ a ty zgłosiłeś ciało. Ale w poprzedniej rundzie. Jak wybiegaliśmy z kafetery, ja zgłosiłem poprzednie ciało. A, o Nafci, to jest o pierwszej rundzie. Tak. No pierwsza runda była. Ja wbiegłem no i tak, ciało, ja mówię teraz ciało leżało, nie wiem czy ale było jak, świeże ale czy nie. Którędy wbiegłeś i ale on był w normalnie, że stałem na wardzie, przecież mnie mijali wszyscy po drodze. Tak, Junior, ja jesteś drugim impostorem, czy o co chodzi? Ja go nie widziałem, może jestem ucieczony, Junior niewidzialny, ale stałem jako wart. Kątem oka widziałam, bo ja pobiegłam do góry do admina. W drugiej rundzie jako wart, a teraz w kafeterii robiłem swoje questy, bo musiałem nadrobić poprzedni punkt. Ja mam podejrzaną wpadkę i guzika jeszcze generalnie. Czemu nie? To znaczy, no, jak dla mnie movement wpadki jest niemożliwy czasowo, ja głosuję tak jak poprzednio. Mandzio, ty jesteś niemożliwy czasowo. Nie, no wpadka, w tym momencie dużo jest odejścia. Ja chciałem się tylko wytłumaczyć. Fanatykiem Miry, mojej ulubionej mapy i wiem, no ile tutaj zajmuje bieganie. No właśnie troszeczkę chyba nie tylko Miry fanatykiem, ale również jakichś tutaj cięższych lub lżejszych. Natomiast ciekawiło mnie to, co trunków. Powiedział Mistrzik, że jesteście wpadka biegła dobra. Z Juniorem. Chyba jednak nie była. No bez to nie byłam, no zadam! Ja tam na nią oddaję. Pozdro. Nie robię wam tasków. To też nie robisz. Nie. Tik. Tik. Siup. 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 Mitrix. Słucham cię. Czekaj z miejsca zbrodni. Jakie miejsca zbrodni? Przy adminie. Admin kill, ty wybiegasz z góry. No ja naprawiłem kompsy po lewej. Kto był ze mną? Mam takie pytanko. Kto był ze mną przed sekundą na tutaj, Boże, jak się to nazywa? Przy kryształku. Ktoś mnie sprawdzał przy kryształku, pobiegł i tego wybiegł przed sekundą. To chyba był guzik, jeżeli się nie mylę, albo to, fizowaty. No parę sekund temu, tak. I gdzie no guzik pobiegłeś? Guzika minąłem. Minąłeś guzika, tak? Gdzie się minęliście, tak. Chłopaki? W dekontaminacji. Jak okay. Ja wychodziłem, on wchodził. Mam jeszcze takie pytanie. Gdzie słucham. Są te sensory? Jeszcze raz? Sensory, dokładnie. W kompsach. Idziesz do kompsów i tam masz komputerek, ciska spację. Ale nie, no dobra, ten pulpit, ale sensory gdzie jest dokładnie? Po prawej stronie, po lewej stronie i na górze. Jest dobra, albo marnujemy czas. Remek, gdzie jest ciało i kogo no, generalnie mówisz, że naprawił kompsy, ale kompsy były naprawione tam z kilka, chyba fizowaty naprawił kompsy, więc... Kompsy na tej mapie działają w ten sposób, że się kod resetuje, więc może czekał na kod. Dobra, ale to jest nie zmienia faktu, jest niemożliwe? Że ciało jest na adminie i ja idę w górę, z ale góry gdzie na adminie? Biega... Gdzieś, na adminie, na korytarzu, w środku. No na adminie, ale co kręcisz? Na adminie, po prostu no, na adminie. No dobra, no ja ich nie widziałem, nie wydaje mi się, pobiegłem na dół. Nie wydaje mi się, żeby więc, nie wywentował, dobra, to nie był fizowaty, to nie byłem ja, a wy się widzieliście? Mandzio Junior. Ja widziałem guzika. Junior miał guzika, a mnie guzik zostawił, jak robiłem sobie kryształek. I tam jest od razu went przy tym adminie. Zatem jeżeli miałbym kogoś podejrzewać, nie wiem, czy macie go wyczyszczonego, ale bym podejrzewał guzika, który miał Juniora i w dekontaminacji mógł się zwentować. Mi się wydaje, że to Junior ale guzik. Ale widziałeś mnie, jak wchodziliśmy razem do reaktora. Mandzio przecież. No ja wiem, ale ty wybiegałeś i mnie zostawiłeś. Ja na guzika głosuję. Co? Guzik. Co? Gdzie jest? Kurde, no jakbym zagłosował na Mitrixa! Nie zagłosowałem na Mitrixa. O ja mój Boże, to jest chyba jedna z lepszych gier jako impostor moja. Nikt mnie nie podejrzewa nawet na sekundę. Nie. Nawet na sekundę bez podejrzeń. Nasze wpadki pomyliłem.
Wiecie co? Brawo. Nie wiem, jak to wyszło, Bandzio. Nie pasowało się od kompletnie wszystko. Ale powiedziałem, że to Mandzio Mitrix. Najlepsze to było, jak Mandzio mówi, żeby ktoś poszedł sprawdzić logi. Ja idę uświęcenty na logi, a Mandzio zresetował logi komsami. Dobra. Ja zrobiłem źle, że od razu na mnie pobiegłem. A dlaczego jak Junior tamtym się wyczyścicie, to wy nie głosujecie? Ja zagłosowałem na Mitrixa przecież. Zagłosowali na mnie. Ja już chciałem głosować. Dwie osoby na niego zagłosowały. Guzik nie zagłosował. Druga sprawa, że Mandzio w ogóle tasków nie robił. Ale było w razie, ale byłoby 3-3. No bo Guzik nie zagłosował. Na tej mapie, w której on sam się wszędzie wentuje, nie chce mi się. Nigdzie się ale nie wentowałem. Tak no bo mi się zbugowało. Nie chce mi się. Tylko ja? Nie chce mi się. Dobra. A kto zagłosował na tego? Kto był impostorem Krumy? Każdy wiedział. Tak, no ktoś zagłosował. Każdy wiedział. Fizowaty. Dziękuję bardzo ślicznie za taką liczną obecność na dzisiejszym Amongu. Jest mi bardzo miło, mam nadzieję, że miło sobie spędzacie ten wtorkowy wieczorek. Przepraszam, czat, że za dużo z wami nie rozmawiam, ale po prostu skupiam się na grze. Jak dwa razy byłem impostorem Pondżot, to sami wiecie. Troszeczkę ciężko jest porozmawiać z czatem w takiej sytuacji. Dlatego właśnie troszeczkę czatu nie czytałem, przepraszam za opluwanie czatu, ale po prostu, no wiecie, grałem impostorem, musiałem się skupić i wydawało mi się, że uda mi się ugrać tamtą rundę, no ale niestety się nie udało, bo zostałem wygłosowany za najlepszy powód w internecie. Na skanie. No ale niestety tak jest. Mitrix, kto stał na wardzie? Ja nie wardowałem, zatem nie wiem. Nie, Mandzio naprawił światło. Kukiego wpadkę Mitrixa. To nie naprawił światła, ja naprawiłam światła, ja je klikałam. Mandzio tylko stał przy światłach i się gapił. Nie, robiłem taska. Czy ktoś oprócz mnie zbiegał do kafeterii? Nie, tylko ty. Bo widziałem, jak się drzwiczki ruszyły przy mnie przed chwilą, to ktoś mógł zwentować. Znaczy ja przed chwilą to ja wchodziłem do kafeterii. Kurczę, Wchodziłeś do kafeterii? A drzwiczki się ruszyły? To coś tu, bo coś tu się nie zgadza. No mi się drzwiczki ruszyły. Ale Kuki, które drzwiczki ci się ruszyły? No te ruchome, jak masz tam, to na balkonie, nie? No to raczej to nie jest wchodzenie do kafetery, jak ci się ruszyły na balkony ktoś, drzwiczki. Ktoś mógł zwentować, nie? No to musiał być went. A gdzie chciał? No niby... Na skanie. Więc jeśli to jest kill na skanie, to mi to się... Zgadzało, i to był went, to na pewno wpadka Kuki... Mitrix i Mandzio by nie mogli tego zrobić, bo ja nie mogliby zwentować, więc albo to Remek zgłosił, więc też tak nie mógł zrobić, więc Guzik, Blady albo Junior. Znaczy ja generalnie jestem w tej chwili na tym, na admin roomie. Znaczy ja powiem tak, ja lekko przeszafkowałem i wychodząc z tego, po prostu jest ciało od razu z bomby na adminie, tak, znaczy na skanie, tak, że to musi być osoba, która jako ostatnia... Generalnie bardzo długo Junior zostawał na respie, wydaje mi się, że... Miałem dwa zadania do zrobienia i jeszcze patrzyłem, bo dwie osoby były, nie? Junior i na końcu generalnie, gdzieś z końcowej fali wychodził, z tego co pamiętam, długo siedział. Agresywny? Trzy osoby zostały, ja, Remek i... Nie wiem, ktoś jeszcze chyba zielony, może ktoś inny? Ja skipuję. Mitrix, naprawdę zostałeś? Nie, ja nie pamiętam, ale z kimś biegłem. Ciężko później było. Przechodziłem tak przez środek, ale to może... Nie pamiętasz, Junior, z kim biegłeś? Ciekawe. Nie zwróciłem uwagi, no. Ja skipuję. Dużo zadań w kafeterii, zatem teraz sobie je porobię. Jezu, coś nie mogłem zgadnąć. Wraz ze mną zadania robi Biały. Biały to jest chyba Fizowaty teraz, jeżeli się nie mylę. Fizowaty wyszedł, został ze mną Guzik. Czy ktoś jeszcze będzie miał te same zadania co ja? Generalnie Kable, to tutaj dużo osób powinno się pojawić. Zestakuje się z Fizowatym. No niestety, Fizowaty sobie poszedł. Zielony jest tutaj, niebieski jest przy mnie. Kliknę sobie konewkę, Remek jest ze mną. Ciało zostało zreportowane. Jest to ciało Guzika. Czy jest to kafeteria? Tak. To znaczy, powiem tak, podczas wyłączonych świateł widziałem Guzika, jak stał po prawej stronie i robił time event. Wcześniej robił go Fizowaty ze mną, później ja pobiegłem na lewe kabelki, Guzik do mnie dobiegł, na rogu stał Remek, Guzik odbiegł na prawą stronę, ja z Remkiem wbiegliśmy do storage'a. Znaczy, imo poprzednim podejrzanym był Junior i Guzik, a teraz Guzik nie żyje, więc Junior automatycznie... Nie. Niech się wypowie Kuki, co robił. Jestem brak to, że jeśli ktoś był na adminie, to potwierdzi na początku rundy, ktoś mi widział, jak zbiegam lewą stronę.
zrobione. A ja ci powiem, że widziałem cię jak szczur uciekałeś do Venta od ciała. Okej, okay, spoko. Jeżeli chcemy zagłosować agresywnie, możemy wygłosować Cookiego. Jak nie, to mogę pójść i sprawdzić jego logi. Junior był na... Możesz jeśli pójść sprawdzić. Byłem. Junior był na asteroidkach z guzikiem, Mandzio robił kabelki. No, byłem, tylko że ja już dążyłem do admina. Tak, tak, ale zapaliło się światło, przybiegł Kremek pobiegł z Mandzio faktycznie po konewkę, ja zbiegam na dół, sprawdzić, czy ktoś jeszcze jest na asteroidkach, patrzę, ciało upada. Mitrix, ty jesteś pewien, że to nie ty ze mną biegłeś, bo mi się kojarzy zielony w poprzedniej rundzie kolor. Może być Bóg. Mandzio, a ty też pewny, że to nie, z guzikiem robiłeś? Ja biegłem z Mandzio na początku fizowaty? Do góry. Pewny, że z guzikiem robiłeś kabelki, bo ja tam byłem. Być może to ty byłeś fizowaty, wydaje to mi się, tak, że guzik mignął na chwilę, no ale guzik na pewno był w kafeterii. Czyli tak, mówisz, że widziałeś 100%. Dobra, ja proponuję, jeśli Cookie jest taki pewny i brzmi to wszystko wiarygodnie, ja proponuję na Cookiego teraz zagłosować. Nie, no idź sobie na logi teraz. Ja mi tam z poprzedniej zagłosuj, możesz zagłosować na mnie i iść na logi i zobaczyć. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest generalnie... Jak agresywnie, to głosujcie, ja sobie i tak sprawdzę. Ja w ogóle nie umiem grać z tej mapy, ja nic nie rozumiem, co się dzieje. Natomiast czemu chcesz skipować przy takim, wydaje się, zagłosowaniu? Czyżbyś był drugim impostorem jednak? No, nieźle. Prosił mnie, żebym sprawdził, zatem sobie sprawdzę. A zatem tak, Cookie ziom. Przez prawy dolny i przez prawy dolny wtedy. Wtedy fizowaty, Cookie i co, Mandzio, Mitrix. To była tamta runda. I Cookie później przez lewy i teraz przez lewy. No nie widzę, żeby on wtedy przechodził, szczerze mówiąc. Nie ma aż tak długich logów niestety, jest mi ciężko powiedzieć, ale nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby chłop wtedy przechodził. No ale dobra, no sobie sprawdziłem, się w sumie niczego nie dowiedziałem, bo za dużo osób wybiegło niestety. Ja bym miał troszeczkę lepszą pozycję spawnu, to może by mi się udało, ale nie miałem na tyle fizowaty coś od lewej strony, dziwnie tam bieg. Ja mu nie ufam osobiście. Mitrix również zginął podczas reportowania, nie żyje Remek oraz nie żyje Mitrix. Mitrix zreportował fizowatego, teraz widziałem na górze jak wybiegał od lewej strony, po środku minął mnie Bloody. Zatem teraz mam pytanie, Cookie, gdzie się znajdujesz? W tym momencie biegnę do launchpada. W ogóle posyciałem początku rundy na logi. Niestety, co wyczytałeś z logów? Na logach wyczytałem to, że za dużo osób przebiegło i nie mogłem się cofnąć nawet do poprzedniej rundy, ponieważ były one za bardzo wypełnione i ostatnie logi, jakie były z poprzedniej rundy, to był Junior, Bloody. Ktoś jeszcze, kto wbiegał na górę, to do, tak, do górnej części. Mitrix mówił, że to Cookie. Mitrix teraz nie żyje. Ja proponuję wyrzucić teraz Cookiego. Ja chciałbym się jeszcze zapytać, gdzie jest impostorem. Gdzie jest Patka? Bloody, byłeś na logach. Nie, nie byłem na logach. Wbiegłem tylko tam, bo myślałem, że tam poszedł kill, bo było takie piknięcie. A nie, przepraszam, słuchajcie, wydaje mi się, że ja wiem, kto to jest. Ja mówię bardzo duże głupoty. Chyba, że on jakimś cudem przebiegł, ale to jest praktycznie niemożliwe. Fizowaty się czaił za rogiem na logach. Jak ja wybiegłem do góry, on nie pobiegł za mną. I nagle fizowaty na O2 gdzieś po górze przebiegł od lewej strony na prawo. Ja nie wiem, jak on się tam dostał, ale jest to bardzo podejrzane. Fizowaty, wytłumaczysz mi to? Ja się miałem. No tak, no ja czaiłem się, bo za ścianą, bo myślałem, że jedno z nas. Ale jak się dostałeś na O2 tam na górę? Normalnie poszedłem górę. No, jeszcze ten Junior, jaki miałeś movement? Ja poleciałem ostatnio od razu na reaktor i zrobiłem sobie Simon Sessa, cyferki i właśnie wychodziłem z tego tam. Znaczy, mi się wydaje, że to raczej był double kill, jeśli zgłoszony nie może żyje. To być przypadek. No proponuję wrzucić Cookiego. Przyciele. Ja bym Juniora kichnął z pierwszej rundy. O, ale Juniora, przecież Cookie jest podobno 100%. Ja fizowałem. Nie. Jak mogę być 100%, jak byłeś na logach dlatego, i mogłeś że zobaczyć, Mitrix, dlatego, zobaczyć, że Mitrix widział cię, jak uciekasz od ciała. Uważam, że to jest fizowaty i Junior albo Bloody. A ja uważam, że to jest... Przepraszam, jestem debilem. Nie, skipujemy, to jest odruch. To jest odruch. Widzę czerwone, klikam R po prostu. To jest szybsze, aniżeli ja się w ogóle skapnąłem, że ciało jest na respie, to już kliknąłem. Zatem nie rozmawiamy i wszyscy skipujemy, przepraszam. Odruch, od razu, co nie? No 20 CPS, no niepowstrzymane po prostu. Nie wiem, jaki był movement fizowatego, że on się tutaj pojawił. Jestem bardzo zaskoczony, że on tutaj był, no ale może rzeczywiście był niewinny.
Jak dla mnie to jest troszeczkę wykonalne, żeby fizowaty sobie o tak przebiegał. Czy tutaj nie ma... A nie, tutaj jest o to. No to jest możliwe, że on to przebiegał w takim razie. Ach, nie muszę stanąć o tutaj, nie mogę dalej. To jest możliwe, że to jednak on był. Ale to by oznaczało, że musiał być wcześniej w reaktorze. Czy on był w reaktorze w pierwszej rundzie? No, nie wiem. No, nie wiem. Dobra. Z tego, co pamiętam, na górze był Mandzio, byłem ja i Bloody. Ktoś jeszcze był? Na O2? Admin O2, te rejony. Nie. Nie. Fizowaty, w której rundzie byłeś w reaktorze? W reaktorze? Tak. Reaktor dostał przez dekontaminację, tak? Tak. To ani razu. Co robiłeś po lewej stronie O2 w tamtej rundzie? W tamtej rundzie? Tak, na górze. No co tak, robiłeś po lewej stronie? Kuki mówił, że chce sprawdzić logi, aby to sprawdzić. No to wiedziałem, że ty pójdziesz, no to pobiegłem za tobą i to czekałem... O2 górne, O2. Górne O2, tam gdzie się liście wyrzuca. Co tam robiłeś? A O2 górne, dobra, admin, no to nic, po prostu że questy robiłem. Te no jakiego miałeś questa i... po lewej stronie tam? Po lewej stronie miałem upload, myślałem, że to jest na górze i się pomyliłem i wróciłem. Powiem tak. No bo... dobra, w takim razie to nie ma innych możliwości, aniżeli to jest Junior, który self-reportował. Oczywiście. No ja w tym momencie zbiegłem z góry, jest Mancio. Szansa, że. Tak, ja wiem, Junior, ale sprawa jest następująca. Fizowaty miał podejrzany troszeczkę movement, ale generalnie nie wydaje mi się, że to byłby on. Bo jeżeli to byłby on, to on by nie forsował wtedy przegłosowanie Cookiego, tylko by próbował rzucić na kogoś innego i ostatecznie to poszło na Cookiego albo by poszło na ciebie. Bloody był niewinny, ponieważ Bloody zginął. Tak, ale Bloody zginął, zatem był niewinny, a nie próbował forsować na tak, Bloody'ego. Ale pamiętaj o tym, że Bloody forsował na Cookiego, a Fizowaty w ostatnich sekundach zaczął na mnie forsować z całej tak, siły. Tak, ale Fizowaty nigdy nawet nie podważył Bloody'ego. Nie, ja się z nim nie kłóciłem. Ale Cookie ja był na 100%. Głosujemy? Ja głosuję na Juniora ja głosuję z takiego na powodu, że jest największa szansa. No nie. Wiesz co, myślałem, że ty już poszedłeś. Myślałem, że już poszedłeś i chciałem po prostu stać w miejscu i czekać, aż będziecie przebiegać. Nie wiem, no mi się wydawało, że już to było oczywiste, że Cookie jest w tym momencie. Ja nie wiem, czemu się niektórzy kłócili, że Cookie nie jest. Znaczy, ale ogólnie powiem ci tak, no według logów byłem clear, nie? Ale to nie mam logu, według tego, co widział Mitrix. Ja nawet nie umiem logów używać. Mitrix cię widzi, jak odchodzisz od ciała, a ludzie się jeszcze kłócą z tym, Mitrix nie żyje, czyli jest niewinny i ludzie się z tym kłócą. No to takie, wiesz.